Cześć, zapraszam na oczekiwaną przez Was recenzję Honora 8. Jak zawsze na początku zaczynamy od obudowy i przyznam Wam, że smartfon ten jest śliczny. Z przodu i z tyłu mamy szkło i wygląda ono ładnie. Jest wykonane w technologii 2,5D, czyli ma takie delikatne zakrzywienia na końcach. Te dwie części łączy aluminiowa ramka, która akurat w wersji czarnej jest piękna. Niesamowicie mi się podoba, wygląda bardzo gustownie, ten metal ma bardzo ładny kolor, taki dość delikatny, też matowy, ale właśnie szkło, które jest w tym urządzeniu, okropnie się rysuje. Niesamowicie się rysuje. Nie rysuje się od leżenia na stole, od jakiejś przesuwania delikatnego. Ja ogólnie o urządzenia dbam, nawet bardzo. Ale jak leży na stole i wezmę go, no to siłą rzeczy delikatnie go poruszę po tym stole. I niestety ono się wtedy rysuje i to nawet bardzo. Zresztą sami dokładnie widzicie to teraz na przebitkach, że niektóre rysy są bardzo głębokie, niektóre są powierzchowne, ale za to bardzo widoczne. I to nie, że ja nie wiem, specjalnie szurałem po tym stole, że jakoś go tam... Nie, no to zwykłe, normalne użytkowanie. Tak, że jeżeli chcecie, by wasz Honor 8 zachował pełną sterylność, nie ma żadnych rys, no to zaopatrzcie się w jakąś folię na przód i tył urządzenia. Natomiast jeżeli chodzi o porty, mamy tutaj wejście i wyjście jack 3,5 mm, USB typu C i co ciekawe w zestawie mamy ładowarkę z szybkim ładowaniem. Co ciekawe, ale warte wytłumaczenia, ta ładowarka to nie jest Quick Charge, to jest Fast Charge, czyli delikatnie inna technologia, specjalnie stworzona dla urządzeń z autorskimi procesorami Huawei'a, czyli Kirinami. Oczywiście głośnik, mikrofon. Głośnik nie jest jakiś nie wiadomo jak cudownej jakości, no gra dobrze, nawet przy bardzo głośnym odtwarzaniu muzyki nie ma jakichś zbytnich przestrojów. No, głośnik jak głośnik. Natomiast jeżeli chodzi o rozmowy telefoniczne, są w porządku. A teraz przejdźmy do samego ekranu, ponieważ on w sumie zajmuje 72,5% powierzchni tego smartfona. Przekąt na 5,2 cala. Rozdzielczość Full HD. Zagęszczenie pikseli na poziomie 423 na cal. Daje bardzo pozytywne wyniki. Nie ma żadnych zastrzeżeń. Czcionki nie są poszarpane. Są bardzo ostre. Kolory są odwzorowane bardzo dobrze. Kąty widzenia są perfekcyjne. Także do ekranu nie mam żadnych zastrzeżeń. Ekran na dworze w pełnym słońcu radzi sobie w porządku. Jakby delikatnie podbija jeszcze tę jasność, by wszystko było dobrze widoczne. Także tu jest kolejny atut nakładki Emotion UI. System, na jakim działa ten smartfon, to oczywiście Android w wersji 6.0 z nakładką Emotion UI w wersji 4. Jeżeli chodzi o nakładkę, jak wiecie, ma ona ogromną liczbę funkcji. Ja lubię tylko te poszczególne. Ciekawą funkcją Emotion UI jest screenshot. Po prostu, niby zwykła funkcja. Robimy zrzut ekranu. Ale możemy go od razu zedytować, zmodyfikować, wysłać, usunąć. Jeżeli na przykład chcemy wyciąć dokładnie jakiś fragment naszego zrzutu ekranu, coś na nim zaznaczyć i zaraz wysłać na przykład na Messengerze. Świetne, bardzo przydatne, korzystałem z tego bardzo dużo razy, także to jest ciekawa funkcja Emotion UI. Ale nie będę poświęcał całego materiału o Honorze 8 na tę nakładkę. Jest bardzo ważna, ma dużo funkcji, ogólnie jestem zadowolony. Natomiast by ten smartfon mógł działać poprawnie, nie zacinać się, nie lagować, potrzebujemy dobre podzespoły. Ogromnie szanuję Huawei za to, że ma swoje podzespoły, że ma swój procesor Kirin 950, 8-rdzeniowa jednostka, 4 rdzenie 2,3 GHz i 4 rdzenie 1,8 GHz. Dzięki właśnie temu rozwiązaniu nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o działanie płynne tego smartfona. Jest perfekcyjnie płynny, nie zacina się, aplikacje włączają się niemalże natychmiastowo i co ważne, 4 GB pamięci RAM. Dlaczego Huawei P9 tego nie ma? Nie wiem, nie mi oceniać. Ale 1 GB więcej zawsze jest na plus. Zawsze jest to pozytywny dodatek. I tutaj właśnie w Honorze tak właśnie jest. Także własna jednostka jest w sumie najlepszą rzeczą, jaka może być. Ponieważ Huawei ma wtedy pełną możliwość dostosowania systemu do swojego procesora, albo nawet i na odwrót. A dodatkowo mamy tutaj 4 GB pamięci RAM. Czego chcieć więcej?
4 GB pamięci RAM na wszystkie aplikacje w tle, nawet te ewentualnie zablokowane, po prostu świetnie. Przyznam szczerze, że zawsze jakoś te 2 GB, 3 GB w zupełności mi wystarczały, ale gdy miałem te 4, to zauważyłem delikatną właśnie różnicę, że jednak mimo wszystko aplikacje dłużej zostają w tle. Nawet te, które są tam od jakiegoś czasu, gdzie zazwyczaj były po prostu ubijane, tutaj działały. W spoczynku mi zawsze zostawało około 1,5 GB do maksymalnie 2. Biorąc pod uwagę fakt, że ja mam dużo aplikacji zablokowanych: Facebooka, Messengera, klienta maila, menedżera stron, Twittera, aplikacje do synchronizacji z zegarkiem. Także to jest dużo aplikacji działających ciągle w tle. I też dodajmy do tego oczywiście aplikacje, które włączane są niekiedy, nie zawsze od czasu do czasu. Także wydaje mi się, że wynik ten jest satysfakcjonujący, ponieważ zazwyczaj jak testuję urządzenia, to wolne zostaje mi około 600 mega, czyli mamy tutaj o 1 GB więcej. A dodatkowo mamy tutaj moduł graficzny Mali T880, który bez problemu działa na każdej, nawet najbardziej zaawansowanej grze mobilnej. Także tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o działanie tego smartfona, jest perfekcyjne. Oczywiście jest to też kwestia nakładki, bo nie każdy może być do niej zbytnio przyzwyczajony, może być dla niego dość dziwna, nieprzyjazna. I ja się do niej przyzwyczaiłem i w sumie bardziej teraz ją wolę od czystego, stokowego Androida. Teraz czas na aparat. Niewielu z Was interesuje, czy jest to taki sam aparat jak Huawei P9. Moim zdaniem tak. Owszem, nie jest on może sygnowany marką, nazwą Leica, ale wydaje mi się, że jest on dokładnie jota w jotę taki sam. Są to dwa moduły po 12 megapikseli, jeden zwykły, a drugi monochromatyczny. Przysłona 2,2, ogniskowa 35 mm. No taki ekwiwalent, jeżeli chodzi o to. Zdjęcie robi bardzo dobre. Huawei P9, jak widzieliście w recenzji Konrada, zdjęcia robił świetne. Tutaj mamy dokładnie takie same możliwości. Zdjęcia monochromatyczne dają świetnego uroku. Są bardzo dobre, jest bardzo duża ilość szczegółów. Oczywiście ta przysłona. Trochę ciemno, jeżeli chodzi już oczywiście o urządzenie flagowe, bo bierzemy tutaj pod uwagę na przykład Samsunga Galaxy S7, który ma przysłonę 1.7. I też fakt nagrywania. Dlaczego maksymalnie Full HD w 60 klatkach na sekundę, a nie 4K? Trochę szkoda. Rzeczywiście trochę szkoda, bo Honor 8 mógł nas jeszcze bardziej zaskoczyć. 3 GB pamięci RAM versus 3 GB w P9. Tutaj byłoby 4K. Versus Full HD w P9 byłoby świetnie, ale liczę na to, że już w kolejnym roku to 4K się pojawi we flagowcu Honora czy też Huawei'a. Oczywiście wszelakie tryby typu detekcja twarzy, geotagging, zdjęcia HDR, nadawanie razu jakichś filtrów jak najbardziej tutaj działają. W przodu zaś mamy 8 megapikseli, przysłonę 2,4, czyli już też trochę ciemniej. Zdjęcia selfie wychodzą poprawne, nie są jakimś cudem, ja też takich zdjęć bardzo dużo nie robię, ale osoby, które lubią robić sobie selfie, na pewno nie będą zawiedzione. Natomiast jeżeli chodzi o pamięć tego smartfona, dostępne są dwie wersje, 32 GB oraz 64 GB, ale co ciekawe, mając nawet tę niższą wersję, spokojnie rozszerzymy pamięć o kartę microSD do nawet 256 GB. Natomiast jeżeli tej pamięci nam starcza, to możemy do właśnie taski SIM włożyć dwie karty nano SIM, dzięki czemu będziemy mieli smartfon po prostu z dual SIM-em. A jeżeli chodzi jeszcze o USB OTG, bo taki też komentarz pojawił się u nas pod filmem z pierwszymi wrażeniami, gdzie zadajecie właśnie pytania odnośnie smartfona, niestety mi też się go nie dał uruchomić, także może być to dla niektórych minus. I oczywiście na koniec bateria. Niewymienna 3000 mAh w zupełności wystarczała mi na cały dzień użytkowania smartfona. Mniej więcej 5 godzin na ekranie, jak wiadomo, nie jest to zbytnio jakiś miarodajny wynik, jeżeli chodzi o to, ale spokojnie wyłączając smartfona około godziny 9 rano, do około 9 wieczorem, nawet czasem 10, miałem przynajmniej te jeszcze 10%. Podsumowując, Honor 8 jest genialnym smartfonem. Względem Huawei P9 jest lepszy, szczególnie przez fakt, że ma o 1 GB pamięci RAM więcej. Drugi atut, że jest o wiele ładniejszy niż P9. Uwierzcie mi, ten tył, który delikatnie tak mieni się, wygląda ślicznie.
Ta aluminiowa ramka jest przecudowna, wygląda niesamowicie, zjawiskowo. Smartfon jest śliczny, więc jeżeli myślicie, czy kupić Huawei P9, czy Honora 8, Honor 8 wygrywa zdecydowanie i szczerze Wam go polecę. I to tyle w tym materiale. Serdecznie dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, co chcielibyście dokładnie zadać, piszcie to w komentarzach poniżej, chętnie na te pytania odpowiemy. A jeżeli ten materiał Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, to naprawdę bardzo motywuje. A by nie przegapić naszych kolejnych filmów, koniecznie subskrybujcie ten kanał. Czołem!